Powiem wam, że te kamienice tutaj to bardzo są podobne momentami do tych w Polsce. Na przykład kojarzy mi się z kamienicami we Wrocławiu. Czy się mylę? No bardzo podobne. Czekajcie, zbliżę wam. Zobaczcie sami. Wydaje mi się, że tutaj jest więcej takich starych kamienic jak w Holandii. Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak słychać po moim głosie, no jest trochę lipa, złapało mnie przeziębienie. Powiem wam, w ten pierwszy i w drugi dzień latałem po tym mieście, chlałem te browary i mnie rozłożyło. Wczoraj zrobiliśmy sobie kolację, w dzień byliśmy na mieście, zrobiliśmy sobie wieczorem kolację, także tradycja podtrzymana. Był barszczyk, były łóżka, były krokiety, pierogi z kapustą, z grzybami. Skromnie, ale tradycję podtrzymaliśmy. Także to na pewno się liczy, nie? A ja szukam apteki, żeby kupić sobie jakiś paracetamol, bo wczoraj wieczorem już nie wychodziliśmy na miasto. Byliśmy w dzień i po kolacji po prostu położyliśmy się przed telewizorem i sobie oglądaliśmy telewizję. Czuję się już lepiej niż wczoraj, ale na wszelki wypadek jakąś witaminę C, jakiś paracetamol bym zarzucił. No ale na razie wszystko zamknięte. Jest 9 rano. Mam taką nadzieję, że otworzą sklepy później i znajdę jakieś tabletki. No a tymczasem witam w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu w Brukseli. Zobaczymy, jak się dzień potoczy. Deszczowo. Mam też taką myśl, że przestanie padać, bo na razie jest deszczowo. No i ten, idę jeszcze tam zobaczyć prosto do sklepu, czy będzie otwarty taki mały spożywczy. Jak będzie zamknięty, to idę do domu i po prostu później, jak będziemy jechać na rynek, to tam postaram się coś znaleźć. Ogólnie to mieszkamy tutaj. Tutaj jest komisariat policji obok i teraz wam powiem, dlaczego my żeśmy w tym miejscu wynajęli. Dlatego, że pod samym domem, pod samym budynkiem mamy metro tutaj. A z metra na Grand Place mamy tylko dwa przystanki. Jedziemy jakieś 5 minut. Także nam bardziej chodziło o lokalizację. A że okazało się, że to jest arabska dzielnica, to w ogóle nawet nie wiedzieliśmy, nie? Chodziło nam bardzo o lokalizację. Ja wychodzę z domu i tutaj sobie jadę metrem na dół. I za 5 minut jestem na Grand Place. Nie muszę odpalać auta, nie muszę iść pieszo, tylko dwa przystanki. Także zawsze jak sobie wyjeżdżam w takie miejsca, to sobie sprawdzam lokalizację, bo mi na tym zależy, żeby było blisko do głównego centrum. No bo wiadomo, jak gdzieś na Zadupiu wynajmiecie, to będzie o wiele taniej. Ja wam te mieszkanie pokażę w osobnym odcinku, ale cena za 4 noce i w piąty dzień wyjeżdżamy, to wyszła 500 euro, 490 euro jakoś. Wyszło za 4 noce w tej oto arabskiej dzielnicy, koło komisariatu policji, no i pod samym metrem, widzowie. Tutaj mam zaparkowane auto, zaraz wam pokażę, także naprawdę no dobre miejsce jest, nie? Tu macie też hulajnogi, rowery, możecie sobie wypożyczyć. Tylko widzicie, dzisiaj ta pogoda trochę nie dopisuje. O, tutaj mam zaparkowane auto. Zobaczcie. Jest zaparkowane, elegancko. Tutaj mam metro i wszystko mam na miejscu. Także mówię, głównie chodziło o lokalizację, bo dla mnie lokalizacja zawsze jest najważniejsza. Dobra, powiem wam, że tak, wszystko pozamykane, ale wszystkie arabskie piekarnie, arabskie rzeźniki, wszystko pootwierane. I klient z arabskiego sklepu i gości mówi mi, że muszę poczekać. Otworzą dopiero o 13, o 14 dzisiaj, no bo jest 25 grudnia. Ale jak możecie zobaczyć, te wszystkie piekarnie są pootwierane, pieczywka się pieką. Także Arabowie mają wszystko pootwierane, no. A ja muszę poczekać do godziny 13 albo 14, powiedział, i będzie otwarte i wtedy sobie zarzucę jakieś witaminki. Powiem wam tak, już czuję się lepiej, jest godzina 14 i właśnie wyruszamy na miasto, a chciałem wam powiedzieć taką ciekawostkę, że jak byłem wcześniej w tym arabskim sklepie i pytałem o tabletki jakieś na przeziębienie czy coś, to gościu, który tam sprzedawał, to był Arab, wydaje mi się, że Marokaniec, i normalnie palił sobie jointa, normalnie jarał jointa w sklepie, sprzedawca. Jarał normalnie gibona na arabskiej dzielnicy. Ja napisałem z tego, na translatorze, z polskiego na francuski,
czy dostanę u niego lekarstwa i mu pokazałem. I on mi mówi po angielsku, że dopiero o pierwszej albo o drugiej otworzę apteki i w aptece kupię. Ale taka ciekawostka, że on jarał sobie normalnie gibona za kasą w Brukseli, a przecież w Belgii nie jest chyba legalne zioło. Może następnym razem pojedziemy. Na pewno tu wrócimy. No i jesteśmy. Ile jechaliśmy? 5 minut? Nawet nie. Nawet nie, no. Rzut beretem. Dlatego mówię, lokalizacja jest bardzo ważna. Święta, święta. A tu wszystko pootwierane na głównym rynku. Dobra, to pora znaleźć jakieś lekarstwo dla mnie i działamy dalej. Dobra, jest deszczowo, ale nie poddajemy się. Idziemy oglądać dalej jarmark świąteczny. Angus to wołowina będzie. Ja bym zjadł najpierw przed obiadem coś na słodko, czyli tego słynnego gofra belgijskiego. Tylko nie, o tutaj są, tutaj jemy, dobra. Tylko jak chcesz dżemem, bo... Chcesz gofra? Zjemy dwa, nie? Thank you. No to musimy spróbować tą bestię. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tak. Ale wygląda naprawdę bardzo pysznie. Powiem wam, że gofry naprawdę bardzo dobre. 3 euro za sztukę, to mi się wydaje, że cena przystępna. Zobaczcie, pieski leżą, czekają na swojego bezdomnego właściciela. Policja ich nie wygoni. A zobaczcie, jakie mądre psy, że leżą i czekają, nie ruszą się. Tylko sobie pod kocykiem leżą. Ja wam mówiłem, że pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka. Wielu widzów mi pisze w komentarzu, jak zawsze pokazuję kolejkę do frytek. To piszecie mi w komentarzu, Kamil, ale to jest zwykły ziemniak usmażony, pocięty i usmażony na głębokim oleju. To powiedzcie mi, jaki jest tego fenomen, że po frytkę belgijską są aż takie kolejki? Skoro to jest tylko zwykły ziemniak smażony na oleju, to czemu codziennie kupuje frytki tyle osób? Wytłumaczcie mi. W Holandii to w każdym supermarkecie mogę kupić lekarstwa, leki, jakiś paracetamol albo tabletki na przeziębienie. Tutaj w Brukseli jestem już w którymś markecie z rzędu i nie mają lekarstw. To jest dla mnie bardzo dziwne. Dobra, magnesy pamiątkowe wybrane, idziemy do kasy.
No i wiadomo, nie może zabraknąć belgijskiej czekolady. Taka paczka za 10 euro. Myślę, że spoko cena, także... No i powiem wam, żeśmy wylądowali w pakistańskiej restauracji. W formie takiego bufetu i zaraz wam pokażę, jakie dania sobie serwujemy. Powiem wam, że ja uwielbiam ten ich ryż, jest naprawdę mega zajebisty. Samosa jest. Samosa, chicken masala i ryż. To jest restauracja w formie bufetu, samemu się je nakłada. Paula sobie takie danie nałożyła, a teraz idę ja nakładać. Dobra, na pierwsze podejście. Szkoda, że jestem schorowany, bo nie mam aż tak dużego apetytu, bo to jest w formie bufetu, także na pewno bym wszystkiego popróbował. Ale na pierwsze podejście mam pakistański kebab, takie wałeczki, chicken masala i ten ich ryż, nie? Także smacznego. Ten chlebek w połączeniu tym sosem tutaj, o, od chicken masala, to jest naprawdę petarda. Ja sobie, widzowie, tylko deser wezmę dzisiaj i w zupełności mi starczy, bo mówię, że choroba rozwaliła mi apetyt, a wiecie, że ja naprawdę potrafię dużo zjeść. Zamówiłem herbatę i gościu się mnie pyta, czy chcę pakistańską herbatę. No ja mówię, że tak. I on przychodzi i podaje mi takie coś. I co się okazuje, w Pakistanie piją herbatę z mlekiem. I tak to wygląda. No teraz spróbujemy, czy to w ogóle warte świeczki, no bo ja nigdy herbaty z mlekiem nie piłem. Co wy sądzicie o takiej formie? Paulina mówi, że jest pyszna, no zobaczymy. Bardzo dobre i ciekawe, w smaku takie jak nasza polska krówka. Identyczny smak jak w krówce, w tym cukierku. Powiem wam tak szczerze, mimo całej tej arabskiej nagonki, to oni wbrew pozorom są naprawdę bardzo mili. Jeszcze nie spotkałem się tutaj z jakąś nieprzyjemną sytuacją, pomimo tego, że mam mieszkanie wynajęte na arabskiej dzielnicy. Jest naprawdę sympatycznie i nie odczułem żadnych problemów, także widzowie, pełen luz. Wydaje mi się, że nie ma co wszystkich szufladkować i wkładać do jednego worka, a dużo ludzi tak robi, nie ukrywam, że sam tak nieraz robiłem. Ale tak jak wszędzie, są ludzie i ludziska i tym trzeba się kierować, widzowie. Dobra, jesteśmy już w domku, szybki spacer z psem. Teraz idę właśnie zmontować ten odcinek, poleżeć trochę z 2-3 godzinki i wieczorem może jeszcze raz skoczymy zobaczyć, co się dzieje wieczorem. Ale powiem wam, że bardzo duża przepaść tutaj jest na tych ulicach tego centrum, gdzie widać ludzi bezdomnych, a za chwilę obok ludzi bogatych. I taka przepaść jest, bo tych bezdomnych jest naprawdę sporo. Dzisiaj widziałem może ze 30 bezdomnych. Śpią na peronach, śpią po ulicach i bardzo dużo jest w metrze. Na tym głównym placu Grand Place to jest ich bardzo dużo. Śpią na materacach po prostu na środku, pod takim daszkiem jak tu. Rozbijają sobie materac i sobie śpią. Także przepaść między bogatymi a biednymi, skrajnie biednymi, jest bardzo duża. No ale musimy pamiętać, że w dużej mierze bezdomność to własny wybór. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku.